tej strony Mick Fighter. Wiem, że miałem trochę długą przerwę i tak, wiem, że film miał się opierać na czymś innym, ale niestety ten film się nie pojawi, bo wiele osób będzie mówiło, że kopiuję od Fagona, mimo iż zacząłem robić ten film przed Fagonem. O FNAF Plus porozmawiamy w innym odcinku. W dzisiejszym filmie poruszymy sobie temat filmu FNAF, iż jest on w produkcji od 7 lat i akurat mam dla was ciekawą teorię, także bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Także przejdźmy do kwietnia 2015 roku, kiedy to Warner Bros. Poinformowało o tym, że nabyło prawa filmowe do serii FNAF, gdzie producentami mieli być Roy Lee, David Katzenberg oraz Seth Graham Smith. Seth powiedział, że będzie współpracował ze Scottem nad tym, by dostarczyć nam film szalony, przerażający oraz dziwnie przeuroczy. W lipcu 2015 Warner Bros. Podpisało kontrakt z Gilem Cananem, który stworzył takie filmy jak remake Poltergeist z 2015, czy też nominowany do Oscara Straszny Dom, na reżyserowanie adaptacji oraz współnapisanie scenariusza wraz z Tylerem Bartonem Smithem. W styczniu 2017 Scott podzielił się z nami informacją, iż z powodu wielu problemów w przemyśle filmowym film spotkał się z opóźnieniami oraz blokadami i wrócił do punktu wyjścia. Od tego posta obiecał, że będzie czuwał nad filmem od pierwszych dni pracy i że jest to dla niego niezwykle ważne. W marcu tego samego roku Scott wstawił na Twittera legendarne zdjęcie krzesła z napisem Freddy, na którym zazwyczaj siedzą aktorzy, a w tle widniało logo Blumhouse Productions. Dwa miesiące później Jason Blum, założyciel Blumhouse, potwierdził, że wykupił od Warner Bros. Prawa do filmowej adaptacji FNAF-a, mówiąc, że jest podekscytowany tym, że może pracować ze Scottem nad filmową adaptacją. W czerwcu 2017 również dostaliśmy potwierdzenie tego, że wraz ze sprzedaniem praw do filmów FNAF przez Warner Bros. Gil Cannon więcej nie będzie reżyserował filmu. Kilka miesięcy później dostaliśmy informację o tym, że Chris Columbus, odpowiadający za takie filmy jak Harry Potter oraz Kevin Sam w domu, wyreżyseruje oraz napisze scenariusz do filmów FNAF. W sierpniu 2018 roku Scott ogłosił, że pierwszy szkic scenariusza został ukończony oraz powiadomił o możliwych sequelach filmu. W tym samym miesiącu Jason ogłosił, że data wypuszczenia filmu jest planowana na 2020 rok. W listopadzie tego samego roku Scott powiedział, że scenariusz do filmu trafił ponownie do kosza, a film jest znowu opóźniony. We wrześniu 2019 potwierdzono najlepszą informację dla filmów FNAF, czyli ukończenie scenariusza. W czerwcu 2020 Blum powiedział w wywiadzie, że film jest w aktywnym rozwoju i posuwa się do przodu, ale na razie nie chce umieszczać go w harmonogramie. W listopadzie 2020 roku dostaliśmy najszczęśliwszą informację od 6 lat tworzenia filmu. Scott wypuścił post na Reddicie, w którym miał złe informacje o filmie FNAF. Przed złą informacją Scott przedstawił nam historię wszystkich scenariuszy do filmu FNAF. Pozwolę sobie je przeczytać, bo jest ona ważna i dosyć ciekawa. Scenariusz F. Zamysł? Grupa nastoletnich awanturników włamuje się do Freddy's. Następuje chaos. Problemy. Jest to dość podstawowa konfiguracja, ale pojawiło się tu wiele dziwnych decyzji, które z czasem stawały się jeszcze gorsze. Historia zakończyła się z bohaterami w sekretnej podziemnej fabryce animatroników, która tworzyła roboty dla rządu. Werdykt? Co to do cholery jest? Za bardzo odchodzi od głównej fabuły. Odrzucone. Pluszaki przejmują Manhattan. Zamysł? Pluszaki przejmują Manhattan. Problemy? Pluszaki przejęły Manhattan. Werdykt? Spalone. Losowa Charlie. Zamysł. Charlie i przyjaciele zakradają się do Freddy's po zamknięciu, aby odzyskać zgubioną zabawkę. Problemy. Mimo że bohaterowie mają takie same imiona, jak postacie z serii, to nie mają nic wspólnego ze swoimi odpowiednikami z gier i książek. Tak więc, choć scenariusz zawierał elementy z gier, wydawał się zbyt luźno oparty na grze. Werdykt odrzucono. Srebrne oczy. Zamysł. Kira i ja pracowaliśmy nad 3 scenariuszami do Silver Eyes przez około rok, próbując znaleźć właściwe podejście do historii z pierwszej książki. Problemy. To były moje pierwsze próby napisania scenariusza po tym, jak zdałem sobie sprawę, że trudno będzie znaleźć kogoś, kto rozumiałby fabułę na tyle dobrze, aby to zrobić. Niestety oznaczało to również, że te scenariusze bardzo cierpiały z powodu mojego braku doświadczenia w pisaniu. Nawet Kira z swoim doświadczeniem nie była w stanie ich uratować. Werdykt? Choć miał on kilka dobrych elementów, postanowiłem skupić się na tworzeniu scenariusza z gier, a nie książek. Lombard. Zamysł?
Dzieciak, który obserwuje Lombard, ma kłopoty po tym, gdy przewieziono tam animatronika. Okazuje się, że Freddy zostało okradzione, a animatroniki zostały rozwiezione do różnych miejsc na sprzedaż. Inne animatroniki przychodzą, aby odzyskać tego z Lombardu, a dzieciak i jego przyjaciele zostają wciągnięci w przygodę. Problemy? Kreatywne podejście, ale za bardzo wyglądało to jak chłopiec i jego animatroniki. Za dużo poza lekcyjnych przygód, za mało horroru. Werdykt odrzucone. Cassidy. Zamysł. Ten scenariusz jest wypełniony fabułą i opowiada historię Cassidy. Problem? Obejmowanie wielu okresów, podążanie za wieloma postaciami i odwoływanie się do informacji z wielu gier sprawiło, że scenariusz byłby za bardzo nasycony. Możliwe, że byłby on satysfakcjonujący dla najbardziej zagorzałych fanów, ale wiele ludzi by się w tym pogubiło. Hej, czekaj, może to jednak był najbardziej dokładny scenariusz? Werdykt? Jest to bardziej wizualna encyklopedia, a nie film. To po prostu nie było satysfakcjonujące nawet dla mnie. Odrzucone. Odmieniec. Zamysł. Samotna matka zbiera swoje dziecko do nowego miasta. Dziecko znajduje Freddy's. Następuje radość. Problem. Jednym z problemów w tworzeniu współczesnej historii ze starym Freddy's jest znalezienie sposobu, by połączyć protagonistę z restauracją, znalezienie powodu dla niego, aby tu był, oraz znalezienie powodu, aby tu został. Problemem był tu powód tego dziecka, aby przychodzić do Freddy's. Był zbyt wymyślony i wymuszony. Werdykt? Plan nie był zły, ale po prostu nie zadziałał. Jeśli mnie nie obchodziłyby postacie, to istnieje duża szansa, że innych też. Odrzucone. Łowcy duchów. Zamysł? Grupka amatorskich łowców duchów zakrada się do opuszczonego Freddy's. Problem? Chociaż jest bardzo dobry dla tego filmu, to problemów znów było znalezienie połączenia postaci z Freddy's. Skończyło się na tym, że duża część filmu opowiadała o ich historii i ich własnych wyzwaniach, co wyrzucało historię Freddy's na drugi plan. Werdykt? Potrzebna była silniejsza relacja między protagonistą a Freddy's. Szalony scenariusz. Zamysł. Inny scenariusz z łowcami duchów, ten wprowadził funtime animatroniki, podziemne tunele w basenach z kulkami i zemstę marionetki. Problem? Podczas gdy niektóre scenariusze miały za dużo przygotowości, ten miał za dużo akcji. Werdykt? Za dużo postaci robiło za dużo rzeczy. Mike. Zamysł. To ma sens. Czemu nie pomyślałem o tym wcześniej? Problem. To jest dobry miks. Zawiera najlepsze fragmenty ze wszystkich poprzednich scenariuszy. Nie ma tu żadnych problemów. Wszystkie właściwe postacie. Wszystkie właściwe motywacje. Werdykt. Tak, robimy ten. Jest zabawny, jest straszny i ma genialną historię. Na samym końcu Scott powiadomił nas o tym, że złą informacją jest to, że nie będzie więcej scenariuszy i Mike jest ostatecznym. Oraz, że kręcenie zacznie się wiosną 2021 roku. Patrząc na te wszystkie scenariusze, to naprawdę byłyby ciekawe filmy, ale jako spin-offy. Niektórym by pewnie nie przypadło do gustu, dlatego Scott wybrał scenariusz nazwany Mike. Także skończyliśmy długą historię powstania tego filmu. Teraz przedstawimy sobie szybciutko ciekawostki o filmie. Ten film będzie pierwszym filmem Blumhouse Productions dotyczącym gier wideo. W wywiadzie z Jasonem Blumem ujawniono, że film jest obecnie najwyższym priorytetem Blumhouse Productions. 1 września 2020 roku ujawniono, że Jason Blum używa filmów teoretycznych MatPata jako badań do filmu. Jason Blum twierdzi, że możliwe jest, że w filmie Five Nights at Freddy's może pojawić się Jamie Lee Curtis, znana z filmów Halloween. Jest ona fanką serii, także możliwe, że zobaczymy ją w filmie. Na TikToku aktora Jack Blacka pojawiło się kilka filmów poświęconych FNAF-owi. Nie wiadomo, czy miała to być promocja Security Breach, bo w tym czasie wychodziły zwiastuny, czy może jest to też podpowiedź odnośnie tego, że Jack Black pojawi się w filmie FNAF. Dobrze, ciekawostki mamy ze sobą. Przejdźmy teraz do teorii na temat filmu, która może być bardzo prawdopodobna. Także minęło już 1,5 roku od tego, jak rzekomo zdjęcia do filmu miały zostać rozpoczęte. Więc teraz nasuwa nam się pytanie, czy film FNAF został już nakręcony? A więc tak, jeśli połączymy wypowiedź Jasona Bluma na temat filmu FNAF z marca 2020, gdzie powiedział, że jesteśmy niebezpiecznie blisko nowych informacji... On Freddy's, We are dangerously close. I will say that. We are dangerously close. I'm just saying we're dangerously close to more news. Dangerously close. Okay. To samo Scott powiedział na streamie u Dołko, a mianowicie dużo wielkich rzeczy czeka nas w tym roku.
i w tym momencie przychodzi nam bardzo, ale to bardzo podejrzane przesunięcie jednej książki z serii Tales from the Pizzaplex, ale od początku. W lipcu dostaliśmy pierwszą książkę, czyli Lally's Game. Teraz czekamy na wrześniową premierę książki zatytułowanej Hubs i mamy zapowiedzianą również trzecią książkę Somnifobię, zaplanowaną na 1 listopada oraz czwartą Submechanofobię, zaplanowaną na 27 grudnia. Więc tak, minęła już pierwsza połowa roku, a teraz jesteśmy w drugiej połowie roku, gdzie zostaje nam sierpień, wrzesień, październik, listopad oraz grudzień. Zważając na to, że Hubs został przesunięty na wrzesień, pozostają nam 2 miesiące wolne od informacji. Sierpień i październik. Także idąc w tą stronę, uważam, iż w sierpniu bądź też październiku dostaniemy jakiekolwiek nowe informacje o filmie FNAF, zważając oczywiście na to, co Scott i Jason powiedzieli. Przypuszczam, że dostaniemy albo jakąś garść informacji, albo teaser przedstawiającego jednego z robotów lub coś nawiązującego do filmu. Szczerze wątpię, że dostaniemy od razu trailer, bo wiecie, skoro do zdjęcia do filmu są zrobione od wiosny 2021, to mogą być teraz na etapie robienia CGI do filmu. Podpieram swoją teorię tym, że dostaniemy coś związanego z filmem FNAF, tym, że nawet sam Jason Blum się wkurzył na społeczność FNAFa i napisał na Twitterze: słuchajcie wszyscy fanatycy FNAFa, najbardziej ci, którzy powątpiewają, przestańcie wątpić. Jest to naprawdę duże potwierdzenie tego, że film FNAF jest największym priorytetem Blumhouse'u, tak jak to sam kiedyś powiedział. Pozostaje nam teraz tylko odpowiedzieć, kiedy film FNAF będzie miał premierę. Podejrzewam, że będzie to jesień 2023 bądź też wczesny 2024, ale bardziej bym się skłaniał na fakt, że film wyjdzie w 2023. I to nie dlatego, że w tym roku działa się akcja FNAF 3, jak i FFPS-a. Skoro teorię mamy za sobą, to chciałbym poświęcić jeszcze chwilę na obsadę filmu FNAF. Podejrzewam, że na razie najbardziej confirmed postacią jest Fun Guy, grany przez nikogo innego jak Scotta Cawthona. Ja personalnie bym chciał zobaczyć w filmie FNAF Willema Dafoe jako Williama Aftona. Willem jest stworzony do tej roli, najbardziej by pasował do postaci mordercy z serii FNAF. Reszta to tak naprawdę dla mnie niewiadoma. Mam nadzieję, że Scott zatrudnił dobrych aktorów do filmu, a wierzę, że tak jest. Pewnie się okaże, że Scott wykorzysta również paru znanych nam już z FNAF-a aktorów głosowych. Piszcie w komentarzach swoich faworytów do obsady w filmie FNAF. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że ten temat filmu FNAF wam się spodobał i zostaniecie na dłużej na moim kanale. Jeśli pojawią się jakieś nowe informacje, to oczywiście je nagram. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do usłyszenia w innych materiałach. Na razie. Boys!